Jaki lekarz wydaje orzeczenie do prawa jazdy? Czy jak opinie wszystkich innych specjalistów są dla Ciebie korzystne, to czy lekarz uprawniony, taki jak ja, uprawniony do badań kierowców, oczywiście może orzec inaczej? Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia i zacznę od zapytania mojego widza. Piszę do Pana w sprawie porady. Miałem te testy w WOMP-ie. Uważam, że przeszedłem wszystko pozytywnie. Test na zawartość narkotyków ujemny, okulista, wszystko super. Psychiatra powiedział, że mnie puszcza. Miałem wysoki cukier, ale zrobiłem hemoglobinę glikolowaną na polecenie pani doktor. Wyszła ona dobrze. Natomiast na koniec pani doktor powiedziała mi, że niestety daje mi decyzję odmowną z powodu jakiegoś wewnętrznego przepisu, który mówi, że muszę mieć udokumentowany roczny okres abstynencji. Tyle, że ten przepis mówi o osobach, u których stwierdzono uzależnienie, a mnie pod tym kątem nikt nie badał i nie stwierdzono u mnie czegoś takiego. Co mogę zrobić w tej sytuacji? Z góry dziękuję za odpowiedź, pozdrawiam. Jeżeli masz z tego filmu wynieść coś jedno, to zapamiętaj, że niezależnie od wszelakich opinii wszystkich specjalistów świata, to lekarz uprawniony do badań kierowców podejmuje decyzję i on za tą decyzję odpowiada. W jakimś celu przeszedł dość długie specjalistyczne szkolenie, no i ma wiedzę, którą mogą nie posiadać ci specjaliści, no bo trudno, żeby psychiatra do końca znał się na badaniu kierowców. I niezależnie od tego, czy ta decyzja jest słuszna, czy nie, mówię w przypadku tego widza, no to tenże lekarz uprawniony do badań kierowców, no, zrobił tak, jak uważał to za zgodne ze swoją wiedzą medyczną. Natomiast, jeżeli chodzi o zwykłych kandydatów na kierowców, to typowym nieporozumieniem jest tutaj na przykład pójście do okulisty, no w nadziei, że ten okulista oprócz badania wzroku wystawi mu końcowe orzeczenie, z którym pójdziesz od razu do Wydziału Komunikacji, aby przedłużyć prawko. Nie wiem, skąd się to wzięło, że szczególnie przedłużanie terminowego prawa jazdy ze względu na wzrok, idzie gość do Wydziału Komunikacji, a tam mu mówią, wie Pan co, no musi Pan pójść, czy pani pójść do okulisty, prawda? No, czasami kandydaci na kierowców oczekują tego od lekarzy POZ-u, od podstawowej opieki zdrowotnej. No, jeszcze liczą na to, że za to płaci tak zwany Narodowy Fundusz Zdrowia. No, czasem idą do jakichkolwiek innych lekarzy, ale tych bez uprawnień. No, jeżeli ten lekarz bez uprawnień nie ma, że nie ma uprawnień, no też czasami wystawia tam jakiś dokument, no, ale uprawnień on nie ma. I zostaje to zweryfikowane na poziomie Wydziału Komunikacji. Jeżeli decyzja lekarza uprawnionego do badań kierowców była dla Ciebie niekorzystna, nie zgadzasz się z tą decyzją, no to co możesz zrobić? Po prostu odwołać się za pośrednictwem tegoż to lekarza uprawnionego, który dał Ci tą negatywną. Oczywiście odwołujesz się do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, składasz odwołanie. Ten lekarz musi to odwołanie, jeżeli Ci wydał orzeczenie, to musi Ci to odwołanie dalej przesłać. Natomiast orzeczenie wydane w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy jest już ostateczne. Także na tym kończę. Jeszcze raz pozdrawiam Cię, Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu. I zapamiętaj, od kierowców jest lekarz uprawniony do badań kierowców. Wszelakie inne opinie specjalistyczne są jedynie opiniami. Specjalistyczne, psychologiczne są też tylko opiniami, prawda? Natomiast tenże lekarz uprawniony podejmuje ostateczną decyzję.